Witajcie kochani w tym naszym spotkaniu tylko dla dorosłych. To jest projekt Owca, to jest seria Okiem Owcy, ja nazywam się Maciek Zagwojski i dzisiaj nas przez to trudne, wyzywające i dziwne spotkanie poprowadzę. Tak naprawdę nie wiem, dokąd dojdziemy. Znam pewne etapy, ponieważ troszeczkę się przygotowałem do tego nagrania. Natomiast gdzie nas Duch Święty poprowadzi, ja sam nie wiem. Pismo Święte, ta książka, z którą spędzam trochę czasu. Chciałbym więcej, natomiast no spędzam ile mogę. Niesie w sobie mnóstwo historii. Niektóre są łatwe, niektóre są przyjemne, niektóre są budujące. Niektóre natomiast są trudne i gorszące. To na przykład wiedzą rodzice, ci rodzice, którzy czytają po kolei Pismo Święte swoim dzieciom i nagle natrafiają na takie miejsca, na które nie chcieliby natrafić. Tak? Są na przykład w Piśmie Świętym księgi, jak na przykład Księga Pieśni nad Pieśniami, które są wybitnymi erotykami. Do tego stopnia, że niektóre szkoły rabinackie zabraniają czytania tej księgi swoim uczniom. Niektórzy Żydzi nie czytają pięknej księgi Salomona, która opisując piękno miłości między mężczyzną a kobietą, między Salomonem a jakąś jego ukochaną, opisują relacje Boga ze swoim ludem, czy relacje, jak my to chrześcijanie pojmujemy, relacje Boga ze swoim kościołem. W większości języków, a też w językach oryginalnych Pisma Świętego, kościół jest rodzaju żeńskiego, więc to jakby ułatwia to pojmowanie, że kościół jest tą wybranką, ale też my jesteśmy wybranką i to jest relacja duszy naszej, nasza relacja z Bogiem, też taka bardzo fizyczna. Ale nie o tym. Nie będziemy dzisiaj patrzeć w Księgę Pieśni nad Pieśniami, nie będziemy patrzeć w ten cudowny erotyk, to być może kiedyś. Dzisiaj chcę skoncentrować się na czymś innym. Czytałem ostatnio List do Hebrajczyków, czyli bardziej słuchałem niż czytałem, ponieważ ja z racji wykonywanego zawodu częściej słucham Pisma Świętego niż patrzę w jego tekst. I cały 11 rozdział Listu do Hebrajczyków jest taką litanią wspaniałych bohaterów Biblii. I ta litania kończy się takim zdaniem, od którego zacznę. Autor Listu do Hebrajczyków pisze tak. Skoro więc mamy wokół siebie tak wspaniały zastęp świadków, zrzućmy z siebie wszystko, co nam przeszkadza i grzech, który tak łatwo przylega. Wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach, wpatrujmy się w Jezusa, który jest dawcą naszej wiary i jej celem. Czyli ten fragment mówi o wspaniałych bohaterach wiary, w których trzeba się wpatrywać i przez których trzeba patrzeć na Jezusa, który jest dawcą wiary i celem wiary. A skąd wzięło się to zdanie? To zdanie wzięło się z tego wszystkiego, co jest wcześniej. A wcześniej, tu szalenie polecam ten 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, jest cała historia narodu wybranego, aż do Pana Jezusa. Przedstawiona jakby od bohatera wiary do bohatera wiary. Mamy Abla, który był wierny. Mamy Henocha, którego Pan Bóg zabrał z ciałem do nieba, bo tak mu się podobał, tak? Mamy Noego, który jako jedyny człowiek po prostu uwierzył Bogu i zbudował arkę. Każdy mógł zbudować arkę i się uratować z potopu, ale tylko Noe uwierzył, tak? Mamy Abrahama, który jest ojcem wiary dla nas, ojcem wiary dla naszych braci Żydów i ojcem wiary dla muzułmanów, tak? Trzy największe religie mają Abrahama za ojca wiary, ponieważ Abraham przez wiarę i posłuszeństwo stał się tym ojcem. Tak, tak mówi List do Hebrajczyków. Zaufał Bogu, wyruszył, nie wiedząc dokąd zmierza. Przez wiarę również jego żona Sara, choć bezpłodna i w podeszłym wieku otrzymała moc
pisze list do Hebrajczyków, moc wydania potomstwa, gdyż za wiarygodnego uznała dawcę obietnicy. To zapamiętajmy sobie Sarę, bo Sara będzie bardzo ważna w naszej historii. Tak. I przez wiarę jakby Pan Bóg postawił te trzy filary, które stały się Jego imieniem. Często nazywamy Boga, wiele ludzi nazywa Boga Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest imię Boga. Tak? Bóg chce być tak nazywany i pisze list do Hebrajczyków, dlatego Bóg nie wstydzi się, gdy nazywają go swoim Bogiem. Tak? Przez wiarę Abraham zdecydował się złożyć w ofierze swojego jedynego syna. Tak? Potem jest o Jakubie, o Izaaku, o Jakubie, o wejściu do Egiptu, no i przez wiarę jakby rodzice ratują Mojżesza. Przez wiarę, pisze list do Hebrajczyków, Mojżesz nie chce uchodzić za syna córki Faraona i przez wiarę opuszcza Egipt, pisze list do Hebrajczyków. Przez wiarę Izraelici przechodzą przez Morze Czerwone, przez wiarę uwalniają się z niewoli, przez wiarę jak wchodzą do ziemi obiecanej, to upadają mury Jerycha. Przez wiarę nierządnica Rahab nie ginie ze wszystkimi w Jerychu, tylko zostaje uratowana. I pisze list do Hebrajczyków, cóż mogę dodać, zabrakłoby mi czasu, pisze autor. Gdybym chciał opowiadać o Gedeonie, o Baraku, o Samsonie, o Jeftem, o Dawidzie, o Samuelu, o prorokach. I tu piszą o wspaniałych dziełach, że przez wiarę pokonywali królestwa, dokonywali dzieł sprawiedliwości i doczekali się spełnienia obietnic. Wszystko przez wiarę cierpieli, ale przechodzili przez te cierpienia, bo wierzyli. Niesamowita historia. Niesamowita historia. Sami bohaterowie wiary. Sami wspaniali ludzie. Dlaczego się uśmiecham? Dlatego się uśmiecham, że rzeczywistość tych ludzi była normalna. Rzeczywistość tych ludzi była zwyczajna. To byli ludzie. Tacy ludzie jak ty, tacy ludzie jak ja. A czasami mi się wydaje, czytając tę historię, że my mamy lepiej poukładaną naszą moralność i naszą bezgrzeszność i sposób życia. No bo popatrzmy, jak sięgniemy sobie, muszę zmienić medium czytania, jak sięgniemy sobie do historii tych wspaniałych świadków wiary, to okazuje się, że Abraham, to wtedy jeszcze jako Abram, wyruszył ze swojego kraju i jak wyruszył, to trafił do Egiptu. To jest rozdział 12 Księgi Rodzaju. I ponieważ bał się o swoją żonę Sarę, że jego zabiją, a Sarę porwą, bo Sara była bardzo ładna, to powiedział, to jest moja siostra. No i jak Faraon usłyszał, że to jest jego siostra, to wziął sobie Sarę za żonę. I zaczęły mu się dziać dziwne rzeczy. Po czym pobiegł zorientował się, co się dzieje, pobiegł szybko do Abrahama. Mówi, Abraham, coś ty zrobił. Abraham mówi, no bo ja się bałem, że nam się krzywda stanie i dlatego powiedziałem, że to jest moja siostra, bo w sumie Sara jest moją siostrą, bo jest moją kuzynką. I Faraon, jakby wcześniej zapłaciwszy za Sarę Abrahamowi kolosalną sumę pieniędzy, oddał mu Sarę, poprosił życzliwie, czy może opuścić Egipt. W ogóle Abraham był jednym z najbogatszych ludzi w historii świata. To był szalenie bogaty człowiek, ale źródłem jego bogactwa było między innymi to. I żeby tego było mało, potem, bo możemy powiedzieć, że to było jeszcze przed spotkaniem z Bogiem, przed takim nawróceniem, przed zmianą imienia z Abram na Abraham. No to mamy rozdział 20 Księgi Rodzaju, już po zmianie imienia Abraham, tak? I znajduje się w takim królestwie Gerazy u króla Abimeleka i odstawia zupełnie ten sam numer.
Abimelek bierze sobie Sarę za żonę, bo Abraham mówi, że to moja siostra. Jakaś choroba go dopada, szybko się orientuje, o co chodzi. Oddaje błyskawicznie, mówi, dobrze, ja nie dotykałem nawet Sary. Ona jest czysta i na dowód tego, że ona jest czysta, tam daje mu mnóstwo znowu bogactwa. I zostają przyjaciółmi w sumie. Tak. Czytając dalej Księgę Rodzaju, okazuje się, że to jest jakaś taka tradycja rodzinna Abrahama, ponieważ jego syn Izaak z żoną Rebeką w 26 rozdziale Księgi Rodzaju robi zupełnie to samo. Swoją drogą też z Abimelekiem. O, tak. Ale pójdźmy dalej. Tam słyszymy, że Abraham nie mógł mieć dziecka, znamy tą historię. Nie mogli z Sarą mieć dziecka aż do późnej starości. Pan Bóg im obiecał, że będzie ich potomstwo będzie jak piasek na plaży, jak gwiazdy na niebie. No i tu nic, nie? I Sara mówi, to przyspieszmy rzeczy. Być może trzeba jakoś inaczej to zrobić. Mówi, ja mam taką niewolnicę Hagar, no to może ona nam pomóc w posiadaniu dziecka. No i oczywiście Abraham się zgadza. Śpi z niewolnicą Hagar, no i ma syna Izmaela. Co więcej. Potem są takie historie, bo potem jak Sara zachodzi w ciążę, to tam są jakieś pewne nieporozumienia i Abraham wyrzuca Hagar z tym Izmaelem na pustynię, żeby umarli. O, taki świadek wiary. Taki świadek wiary. Dalej. Pamiętamy tą rozmowę, kiedy przychodzi trzech ludzi, trzech aniołów lub Bóg pod dęby Mamre, gdzie Abraham mieszkał razem ze swoją żoną Sarą, z obietnicą, taką finalną obietnicą syna. Mówi, za rok będziecie mieli, Sara będzie miała dziecko, Sara będzie miała syna. Abraham ma 100 lat, Sara ma 99. I tutaj jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, autor pisze, że przez wiarę... Oj, gdzież my tutaj mamy? Że przez wiarę Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia, uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Ale jak sobie otworzymy 18 rozdział Księgi Rodzaju, to Sara śmieje się. Tak, nie bezpośrednio, bo tam Abraham rozmawia z Bogiem, ale za ściany namiotu wyśmiewa Boga po prostu, a kiedy Bóg ją pyta, dlaczego się śmiejesz, to ona jeszcze kłamie i mówi, że się nie śmieje. Czyli nie dość, że się śmiała Bogu w twarz prawie, to jeszcze kłamie, że nie. Przez wiarę. O! Rzeczy się jakby jeszcze komplikują do tego stopnia, że no jest ten moment, kiedy Bóg, taki tragiczny moment, on był dla mnie nie do przejścia przez wiele lat mojego życia, kiedy Bóg prosi Abrahamie, weź swojego jedynego syna Izaaka i złóż mi go w ofierze. Izaak bierze i prawie, że składa Bogu, przepraszam, Abraham bierze i prawie, że składa Bogu Izaaka w ofierze. Dopiero parę lat temu dotarło do mnie, że halo, Izaak nie był jedynym synem Abrahama. Abraham miał syna Izmaela. Co prawda Abraham myślał, że on nie żyje, bo ich wyrzucił i myślał, że Izmael umarł na pustyni. Ale tak się nie stało. Bóg uratował Hagar i Izmaela. I jak sobie przeczytamy 25 rozdział Księgi Rodzaju, to Izaak razem z Izmaelem grzebią ojca Abrahama. O, znaleźli się bracia. Ale historia się dopiero rozkręca. Wnuk Abrahama, Jakub. Ten Jakub, który nazywany został Izraelem przez Boga.
Tak? Ten Jakub, on ma 12 synów, to jest 12 pokoleń Izraela, 12 filarów, na których stoi cała wiara, na których stoi całe przygotowanie do przyjścia Mesjasza. Już mi się chyba kamera greje. I teraz tak, Jakub ma 12 synów i ja sobie wyliczyłem, tak? Bo nie wiem czy wiecie, ale Jakub miał dwie żony. Miał żonę Leję i żonę Rebekę, bo tam jego też troszeczkę namieszał i Jakub myślał, że bierze za żonę Rebekę, a ten mu podsunął Leję, on się nie zorientował, no i tak dalej, i tak dalej. Ale Leja miała służącą, a Rebeka też miała służącą. I Jakub miał dzieci i z Leją, i z jej służącą, i z Rebeką, i z jej służącą. I tak, z Leją miał 6 synów i 1 córkę, z służącą Lei miał 2 synów, z żoną Rebeką miał 2 synów i z jej służącą, z kolejną kochanką, miał 2 synów. I tak mamy 12 pokoleń Izraela. I teraz nie dziwmy się, że jak przychodzi ta historia o Józefie i o jego braciach, że tam były jakieś tarcia rodzinne, bo to no mi się wydaje, że to była trochę patologia. Nie wiem, znasz taką rodzinę? Gdzie ojciec ma dwie żony, z jedną żoną ma 6 dzieci, z drugą ma 2, z jedną kochanką ma 2, z drugą kochanką ma 2. I potem jak te dzieci tam między sobą grają, nie? Ha! To jest Biblia. Historia idzie dalej, bo Juda, syn Izraela, syn Jakuba, Juda, który potem będzie ojcem, jest jakby jednym z filarów, jest Judą. Z pokoleniem Judy, tak? No to Juda jakby współżyje ze swoją synową. Bo no ma 2 synów, ale no żaden z nich nie chce mieć dzieci i oni tam umierają, bo Pan Bóg ich kara. To jest 38 rozdział Księgi Rodzaju. Ona się potem przebiera za nierządnicę. I Juda oczywiście od razu... Pam, nie? Jest nierządnica, no to trzeba zrobić rzecz, nie? I współżyje ze swoją synową. I tak rodzi się 2 synów. Bo Tamar ma bliźniaki. Co śmieszne, jak sobie otworzymy Księgę Ewangelii napisaną przez Mateusza, Mateusz ma taki jakby... rodowód Pana Jezusa, tak? I wspomina Tamar, synową Judy. I mówi, że ona miała 2 synów, Faresa i Zarę. I Fares był ojcem Hesmona, czyli był pradziadkiem Pana Jezusa. W ogóle, jak sobie poczytamy ten rodowód Pana Jezusa, tam jest kilka pikantnych historii w tle. Czyli Pan Jezus wrodził się jakby w takie dosyć trudne historie. Co dalej? Jest król Dawid. Król Dawid, który jest ukochany przez Boga. Jest tak bardzo ukochany przez Boga, że potem kilku jego następujących po sobie, tam syn, który na końcu zbłądził, wnukowie, prawnukowie, nie są wierni Bogu, ale Bóg im błogosławi ze względu na ich pradziadka Dawida. Co więcej, Pan Jezus zasiadł i zasiada na tronie Dawida. To nie Dawid zasiada na tronie Pana Jezusa, tylko jest odwrotnie. To Jezus zasiada na tronie Dawida. Taki król. A ten król, jak sobie zobaczył gołą panią z balkonu, zawołał ją szybko na dwór i współżył i miał dziecko. Tak? No co prawda to dziecko jest potem potomkiem Pana Jezusa. I to dziecko potem jest królem Izraela. Ha. Nie potomkiem, dziadkiem. Taki król Dawid. Król Salomon, tenże. Najmądrzejszy, najwspanialszy, najbogatszy z ludzi. No on był do przegość. To nie ma żartów. I tenże Salomon, on zbudował świątynię Panu Bogu, najwspanialszą. Przyjeżdżali ludzie z każdego krańca świata zobaczyć jego mądrość, jego bogactwo i świątynię. Czyli to, co robił, głosiło chwałę Bogu. I teraz tak, Salomon, to czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 11 rozdział,
No, pokochał wiele kobiet obcej narodowości. I tam są różne wyliczone z różnych krajów. I mówi się o Salomonie, że Salomon miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. No tu gość poszedł po całości. 1000 żon. Tak? I one potem na koniec, kiedy on się zestarzał, troszeczkę bardzo uwiodły jego serce i on zaczął czcić tych bogów, tych różnych księżniczek z różnych stron świata, nie? Tam budował im ołtarze, oddawał im cześć z tymi żonami, nie? No Pan Bóg go uratował. Nie mamy go... On jest w ogóle autorem kilku ksiąg w Piśmie Świętym. Serio. W tym naszym, w naszej Biblii. Pan Bóg go uratował ze względu na jego ojca Dawida. I mamy te wszystkie historie. Trudne historie. No dla mnie nie są to łatwe historie do czytania. Jak ci ludzie zasłużyli sobie w ogóle na relacje z Bogiem? Jak Bóg mógł z nimi współpracować? Tacy ludzie. Jeżeli sobie sięgniemy do każdego bohatera z tej listy, z listu z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, to zobaczymy, że każdy z nas moralnie jest lepszym bohaterem niż oni. Ma lepsze życie, mniej zamieszane życie, mniej pokręcone życie. To o co chodzi? To gdzie jest sedno tego, o czym pisze list do Hebrajczyków? W 4 rozdziale listu do Rzymian Paweł pisze, że Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane jako sprawiedliwość, że wbrew nadziei uwierzył nadziei, nie zachwiał się w wierze. W liście do Galatów pisze tak samo. Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. I dlatego ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Dużo bardziej jeszcze rozjaśnia nam się sytuacja, kiedy przeczytamy 9 rozdział, 13 werset Ewangelii według świętego Mateusza, w którym Pan Jezus mówi tak: idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Tam mówi do faryzeuszy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo przyszedłem powołać sprawiedliwych, niesprawiedliwych, ale grzeszników. Tu się Pan Jezus powołuje na księgę proroka Ozeasza, który mówi, przez którego Bóg mówi: miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. I przypomniał mi się też taki fragment księgi proroka Izajasza. Podobny jest jakby i u Izajasza, i u Jeremiasza, i u proroka Amosa. I to jest pierwszy, od tego się w ogóle zaczyna księga proroka Izajasza, gdzie Pan Bóg mówi: co mi w ogóle po mnóstwie waszych ofiar? Syt jestem waszych całopaleń, bo wszystko mi obrzydło. Kto tego od was żądał w ogóle, żebyście wydeptywali moje dziedzińce? Przestańcie składania czczych ofiar. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, obrzydłe są wasze święta. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt, waszych obchodów. Stały mi się, to Pan Bóg mówi, stały mi się ciężarem, sprzykrzyło mi się je znosić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to, co Pan Bóg zarzuca, to zarzuca złe serce. Tak? To samo jest u proroka Amosa. Że nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. To jest z Pisma Świętego. Nie znoszę ich, nie chcę na nie patrzeć. Idźcie precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć.
U proroka Jeremiasza, na co sprowadzacie mi kadzidło z Saby albo wyborny korzeń trzcinowy z dalekiej ziemi? Przetłumaczmy to sobie na nasze warunki. I co nam by Pan Bóg powiedział? Jakże często nasza wiara wygląda w takim kierunku, że wybrałem Boga, On jest moim Bogiem. Staram się żyć dobrze, żyję dobrze, zanoszę Mu ofiary, sprawuję kult przed Bogiem, żyję dobrze moralnie, dążę do świętości, bo świętość jest no takim moralnym poukładaniem życia, że jestem dobry, sprawiedliwy, no i Bóg być może przyjmie mnie do nieba. Ale z tego wszystkiego, co dzisiaj, okazuje się, że chyba na pewno jest inaczej. Okazuje się, że Bóg nie tego chce. To czego? Bóg chce naszego serca. Tak. Ci wszyscy bohaterowie, o których mówi list do Hebrajczyków, nie byli bohaterami dlatego, że byli bohaterami, że się wystarali i byli super i mieli genialne życie, bo poczytaliśmy, no, że nie mieli. Ale byli tacy dlatego, że Bóg ich powołał, to jest pierwsze, a drugie, co jest drugie, że odpowiedzieli z wiarą, że Mu uwierzyli, że Mu zaufali i że poszli drogą, którą Bóg dla nich przygotował. Że poszli z Bogiem, poszli za Bogiem. No z całym pakietem tego, kim byli. Z całym niepoukładaniem. Tak? Z dwoma żonami, dwoma kochankami, 12 dzieci, które tam się chciały zabijać między sobą. Zresztą te pokolenia Izraela też nie były lepsze później, nie? A w sumie zostały dwa albo jedno, bo inne wymarły. To już inna historia. Tak? Z całym pakietem, tak? Bogu chodzi o wiarę. Bogu chodzi o wierność. Bogu chodzi o zaufanie. Bogu chodzi o relacje. Bogu chodzi o miłość Jego do nas i naszą do Niego, która będzie się, i to jest tutaj u proroka Izajasza, wyraźne, bo w 18 wersie Bóg mówi: chodźcie i spór ze mną wiedźcie. Gdyby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Bóg chce wybaczyć grzechy. Na tym polega. Nie wiem, czy czujecie tą subtelną różnicę. Bo tak naprawdę nasze chrześcijańskie życie nie ma polegać na tym, że żyjemy super poprawnie moralnie, że jesteśmy święci, czyli jesteśmy grzeczni. Jak sobie poczytamy historię świętych, to się dowiemy, że oni nie byli grzeczni. Zresztą byli niegrzeczni. Z wieloma Kościół miał kłopot, jak zrobić z nich świętych. Tak. Ale to, co mieli, to mieli pragnienie Boga, mieli pragnienie relacji z Nim i zaufanie do Niego. I Bóg na tym zaufaniu zaczął robić w nich to, że stali się lepsi. Bóg dali się Bogu raczej poprowadzić przez życie. Tak? Abraham dlatego był wspaniały, że zaufał Bogu. Zaufał Bogu, bo opuścił swój kraj, wywędrował, nie wiedząc, gdzie idzie. Tak? Zaufał Bogu, że w starczym wieku będzie miał syna. I dał się Bogu poprowadzić później. Tak? Ta jego ofiara z Izaaka była chyba tak naprawdę ofiarą przebłagalną, próbą jego wierności Bogu, ale też taką ofiarą przebłagalną za to, co zrobił Izmaelowi. Tak? Tu mi uciekła historia. Nie pamiętam.
Dawid, król Dawid, tak? On przebłagał Boga, on żałował za grzech, który zrobił, tak? I jeżeli sobie weźmiemy i poczytamy rodowód Pana Jezusa u ewangelisty Mateusza, to mamy historię Tamar, tak? Mamy Rahab, mamy Rut, mamy wdowę po Uriaszu, czyli tą dziewczynę, tak, którą wziął król Dawid. Jezus Chrystus wszedł w tą historię. On właśnie w tą historię wszedł, te najbardziej pokręcone ludzkie historie, żeby je oczyścić swoją obecnością. I to Jezus Chrystus chce robić w każdej historii. W twojej historii, w mojej historii, w historii twojego sąsiada, w historii twojego kolegi, twojej koleżanki. Tak? Wejdź w tę historię i je zmienić. To jest to, co... Znowu mi się kamera grzeje, zaraz mi się znowu wyłączy. To jest to, co napisał autor listu do Hebrajczyków. Niech ja go znowu znajdę. W tym zdaniu, od którego wyszliśmy. Tak? To jest początek 12 rozdziału. Że mamy ten wspaniały zastęp świadków. Już teraz wiemy, że oni nie są tacy wspaniali, jakbyśmy tego od nich oczekiwali. Ale mamy Jezusa, który jest dawcą wiary i jej celem. I to Jezus, przez Jezusa oni są wspaniali. Ze względu na Niego oni są wspaniali. I ze względu na Niego ty i ja i każdy inny, kto Go przyjmie, też będzie i jest wspaniały. I o to chodzi w naszej wierze. Nie o to, że będziemy dobrzy i jak będziemy dobrzy, pójdziemy do nieba, tylko o to, że poznamy Boga, pokochamy Boga, odpowiemy Mu naszą uwagą, naszą wiarą, będziemy Mu ufać. To jest to wielkie wołanie Boga przez wszystkie karty tej księgi. Ufaj mi! Ja Cię poprowadzę, ja Cię wyprowadzę. Jesteś w grzechu? Ja Cię z tego grzechu wyprowadzę. Tak? To jest to, co Pan Jezus wołał w tym... To, co Pan Jezus wołał u ewangelisty Mateusza. Tak? Chcę miłosierdzia. Nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych. Ja nie przyszedłem do dobrych, grzecznych, pobożnych. Tak? Ci dobrzy, grzeszni i pobożni go zabili. Naprawdę, w naszej wierze chodzi o coś zupełnie innego. Pomyśl nad tym. Zastanów się. Pomódl się nad tym. Być może okaże się, że przy Jezusie jest również dla ciebie miejsce. Niezależnie od tego, co o tobie myślą, co o tobie mówią, jakie przyklejają ci łatki. Bez względu na to, jak pokręcona jest twoja historia. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia tutaj na YouTubie za tydzień, daj Boże. Do zobaczenia w niedzielę na naszych spotkaniach na żywo na Facebooku, gdzie rozważamy czytania z dnia. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, posyłajcie swoim znajomym. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, kochani, z Bogiem. Pa!